To jest kolejna osoba we freak Fightach, która proponuje mi. Ja to tak odbieram, randkę. No, bo on mówi o jakichś aktach seksualnych, ale ja już kiedyś komuś wspominałem, że nie jestem zainteresowany, jestem heteroseksualny i nic się do tej pory nie zmieniło. I jak nie byłem kimś zainteresowany, to Alanem tym bardziej, bo mnie nie interesują ogólnie. Tak, jak on jest kobieta lekkich obyczajów. To w ogóle odpada całkowicie. W momencie, jak Rozmawia z kimś i ktoś rzuca moje nazwisko, to od razu z jego ust wylewa się taki potok wulgaryzmów, pomy i tego typu rzeczy. Ja uważam, że doskonale by pasował gdzieś właśnie takiego domu publicznego, to przykład. A Zadora? Zadora? Japoński dzban. Do tej pory twierdził, że mi nie da. No to też taka mm -hmm. dziwna forma e, zwracania się mm -hmm. do kogoś, że no widzisz, sama jak to wszystko wychodzi w trakcie rozmowy. Mm -hmm. Pytałeś, dlaczego kobieta lekki obyczajów, a tu widzisz, no, no roz... mówił, że mi nie da. Mm -hmm. Teraz stwierdził, że mi da ale za duże pilodze. To jest gość, który stoczył dla Wotore dwie walki no. z tym sam jedną i tą samą osobą. Później stoczył walkę z gościem, który dużo nie trenował, no nie wiem, no. Nie znam, no. nie jest to jakiś zawodnik. Później wziął sobie gościa, który jest dużo lżejszy, i teraz mówi, że nas wszystkich może rozpierdolić. No on może, może, popierdolić takie głupoty, ale gdzie indziej, nie? To, to jest właśnie, to są jego te zasady uliczne, bo on kiedyś mówił, że on się kieruje zasadami ulicznymi. Czeka wraz ze mną Michał Wampir-Pasternak, witam serdecznie, dziękuję bardzo, Cześć. że przyjechałeś. Dotarłeś tutaj specjalnie z Pruszkowa, także docencie Michała, bo specjalnie tutaj do mnie przyjechał, mimo że nie miał po drodze, także jeszcze raz dziękuję. No i co, pierwszy temat, piłka nożna. Tak. Ostatnio oglądałam wasze poczynania na move. No i tam y, miałeś starcie troszeczkę zalane. E, I to słowne i jakieś. To będziemy takie... rozmawiać teraz o piłce nożnej czy o starciu zalanem, bo to, jeśli co? chodzi o piłkę nożną, no. przepraszam, że ci przerwę, to akurat miałem trening z mów mhm. i z treningu prosto przyjechałem tutaj, dlatego też się spóźniłem. O, widzisz. No co? to jest ciekawe. No to zostawimy przy piłce. oglądałeś ostatni mecz? E, no, Polski z Albanią. Nie, nie, ja nie oglądam ogólnie piłki nożnej. Czyli nie interesujesz się ogólnie piłką? Ogólnie yy, interesuję się piłką nożną tylko wtedy, jeśli gra ktoś, kogo znam i mam możliwość to zobaczyć gdzieś na żywo, to fajnie. A tak to ten temat jest mi tak troszeczkę yy, obcy i szedł może na dalszy tor, ze względu na to, że kiedyś grałem w piłkę, ale obecnie ani się tym nie interesuję, ani nie oglądam meczu. To co skłoniło Cię do tego, żeby nam wystąpić? Mm, jak kiedyś rozmawialiśmy, kręciliśmy materiał przed Heilige, to rozmawialiśmy właśnie z Paszą Bicepsem, i on mówi, że bo ja tam nawiązałem temat tego, że grałem dużo w FIFA. Mhm. I on powiedział, że będą grać, na mówi, że jak coś to mnie zaprasza do siebie, na, do drużyny. Okej. Okay. Najlepsze było to w tym wszystkim, że ja myślałem, że będziemy grać e, przed konsolą, a tu się później okazało, że to jednak chodzi o taką realną grę. A dlaczego bramkarz? Najlepiej się w tym czujesz? Myślę, że po prostu wygra, wybra, e, wybrali gościa, który... E, no i wiesz jak było, gruby zawsze na bramkę, nie? To w im <grym> brakowało nie po prostu gruby. tego grubego, no i mnie tam wepchali. Nie, myślę, że tak nie. Nie, powiem. no jak dzisiaj zobaczyłem naszą drużynę, to powiem ci, że jestem w szoku. Tak? Bardzo dobrze Pozytywne grają. Pozytywne zaskoczenie, No to jestem ciekawa, kto wygra, no bo tam jest parę drużyn. No my coś... wygramy. My gramy chyba z drużyną Japczana. i drużyna Japczana jest z to, to jestem ciekawa i czekam, żeby to zobaczyć, a czy ty kojarzysz temat zwolnienia Santosa? Nie, nie. Bo to po prostu, nas... słuchaj, u nas, yy, u nas ogólnie w piłce nożnej jest tak, że jak nie ma wyników, to winny jest trener i trener idzie do zwolnienia. A w MMA też tak jest? Nie, w MMA tak nie jest. Chyba Piłka jest... nożna rządzi się swoimi prawami. Może ze względu na to, że też jest 11 zawodników i ciężko by było zwolnić tych 11 zawodników. I To by oni... wtedy grał. No właśnie. No przecież ja nie będę grał w reprezentacji na bramce. No wiesz, no zawsze możesz szczęsnego zastąpić, nie, no nie. może, e, może ten. Dobrze, ale emocje na evencie, jak byłeś właśnie tam z Alanem, jak już o piłce już mam tak. troszeczkę obgadane, no to tam piłkarzyki nie chciałeś w drużynie z nim grać. Nie i to jest normalne, że nie chciałem i ogólnie to jest taka historia, że wchodząc nawet na na tą konferencję, czy krótka piłka, jak to mam nazwać, to ja ani on nie podajemy sobie ręki. To nie jest tak, że my udajemy przed kamerą, a później e, gdzieś tam na stacji razem jemy hot dogi. Już wiem, do kogo, e, w kogo uderzasz tutaj. W znaczy ja w niego nie uderzam, tylko to jest taka dziwna trochę e, kwestia i sytuacja wyniknęła, może bardziej tak. Mhm ze względu na to że później ktoś zrobił zdjęcie gdzie razem rozmawiają a, a gdzieś tam wcześniej się bili i tak dalej. No. I wyzywali mocno dosyć. Natomiast z Alanem miałeś to, to była pierwsza taka styczność od dłuższego czasu że siedzieliście blisko siebie w miarę? Tak. No i jakie emocje? To, znaczy, to nie jest może cię troszeczkę oszukałem. To była pierwsza sytuacja gdzie siedzieliśmy w tak bliskiej odległości bo zazwyczaj Siedziałem już z nim gdzieś na panelu albo y, widziałem go gdzieś na gali, ale to zazwyczaj była większa odległość i, i wtedy Kwiecińska <laughs> strasznie rośnie do rozmiarów y, superbohatera i wtedy zazwyczaj pokazuje jakieś dziwne gesty w moją stronę. Wtedy ma najwięcej do powiedzenia, a w momencie, kiedy już tak siedzieliśmy bliżej siebie, to stał się taki wycofany i, i nie za wiele mówił. Rzeczy, które jak jest daleko, albo jest dużo ochrony, dużo ludzi, to wtedy on wybucha. No, z tego, co gdzieś tam później mówił podczas wywiadu, to lekarz mu zabronił. To jest zabawne, także w ogóle ja osobiście ja nie widzę żadnej logiki w tym, co on mówi. Przyszedł na jakiś taki ten i mówi, że lekarz mu zabronił. Wchodzić ze mną w polenikę. No to ciekawe, ciekawe tłumaczenie. Natomiast... No bardzo jest to ciekawe. Mógł przyjść z lekarzem. Ciekawe, tak, jeszcze jak jaki jakąś lekarz? Diagnozę jakąś ze sobą. Czy to był chirurg? Nie wiem, co, co, co za lekarz. To musimy, musimy po prostu go zapytać o to i żeby mieć to już wszystko wyjaśnione. Trzeba koniecznie, ale no. zauważyłam, że Alan na wywiadach, jak jest pytanie o ciebie, to już tak tonuje e, siebie i właśnie no, nie mówi, wiesz, nie uderza w ciebie personalnie, ani nie mówi takich rzeczy, jak to bywało wcześniej w wywiadach. Jak bywało wcześniej, czyli, że e, to jest kolejna osoba we freak Fightach, która proponuje mi ja to tak odbieram, randkę. No bo on mówi o jakichś aktach seksualnych, ale. Ja już kiedyś komuś wspominałem, że nie jestem zainteresowany, jestem heteroseksualny, i nic się do tej pory nie zmieniło. I jak nie byłem kimś zainteresowany, to Alanem tym bardziej. Bo mnie nie interesują ogólnie. Tak, jak on jest kobieta lekkich obyczajów, to w ogóle odpada całkowicie. A on cały czas. Nie, no ostatnio mówił o jakichś dziwnych rzeczach podczas wywiadu i ostatnio też był wywiad. Mhm. I też coś tam mówił na mój temat, że jak ja walczę z kolegami, to jestem taki, niejaki. Ale to jest, znowu, to jest znowu sposób myślenia chwiecińskiego, a tego nikt nie zrozumie, bo on teraz walczy ze swoim kolegą, tak. ale mówi, że jak ja walczyłem i, i traktowaliśmy to czysto sportowo, po prostu chcieliśmy się zmierzyć, to byliśmy najgorsi. To no. po prostu idiota. A no czemu, musi... czemu, kobieta lekkich obyczajów? Czemu tak nazywasz yy, ale? <laughs> Bo ja uważam, że on się tak zachowuje. A przykład zachowania takiego? No, w momencie jak rozmawia z kimś i ktoś rzuca yy, moje nazwisko, to od razu z jego ust yy, wylewa się taki potok wulgaryzmów, pomy i tego typu rzeczy. Okay. Więc ja mu po prostu nie mhm. jestem dłużny. Mhm. Ja ale... uważam, że doskonale by pasował gdzieś właśnie do takiego domu publicznego, to przykład. A Zadora? Zadora? Też? Japoński dzban. To jest następna osoba, ale Zadora to jest po prostu osoba, która kiedyś mnie zaczepiła. A w jaki sposób on cię zaczypił? No pisał, że to on może ze mną zawalczyć. No jakoś to po prostu ubierał pięknie, ładniej w słowa, nie Aha. wiem, może ktoś mu to napisał, uh -huh. bo on coś tam wspominał o szachach. A obstawiam, że nawet nie, nie potrafi grać w te szachy, ale coś tam wspominał o jakichś pionkach, że on jest pionkiem. No to w, w ogóle no, dla mnie też jest to dziwne, no ale on tak mówił, że jeśli chcę dojść do bosa, to muszę przejść poszczególne pionki. Nazwał siebie Pionkiem, to w porządku, to są jego słowa. No i, i chciał, po prostu rzucił mi wyzwanie, które ja oczywiście przyjąłem. Nie byłem mu dłużny. Mhm. E, ale do, do walki z nim raczej ani z Alanem nie dojdzie, mi się wydaje. Znaczy Alan e, na początku tej historii, zanim... Ja nie byłem popularny i on po, pomógł mojej osobie Zbić się na te wyżyny popularności, bo to dzięki niemu ja istnieję. Dzięki niemu y, ogólnie zdobyłem jakiś y, rozpoznawalność w świecie internetu. W ogóle w, w moim mieście, na moim osiedlu jestem dzięki Alanowi. Jakby nie Alan, Tutaj to ty... nikt by mnie nie znał. Chociaż w moim mieście jest może 10-12 tysięcy mieszkańców. No byłbym nieznany, ale to dzięki niemu ktoś mnie poznał. No i teraz mówi, że do tej pory twierdził, że mi nie da. Mhm. No to też taka dziwna forma yy, zwracania się mhm. do kogoś, że no widzisz, sama jak to wszystko wychodzi w trakcie rozmowy. Mhm. Pytałeś, dlaczego kobieta lekki obyczajów, a tu widzisz, no. no mówił, że mi nie da. Mhm. Teraz twierdził, że mi da, ale za duże pieniądze. Aha. To to widzisz. <laughs> okay, Czyli dobrze. No, da no, za no duże sens. pieniądze, więc to wynika tylko jedno. Z tego. <noise> ma to sens. A Zadora? Zawalczyłbyś z nim? Zmierzyłbyś się z nim? Znaczy, Zadora nie ma problemu najmniejszego. Mi płacą za walki. Jeśli by była taka propozycja, to pewnie y, trener by ją analizował. Tylko, że to jest kwestia tego typu, że oni zazwyczaj rzucają mi wyzwanie, a później myślą o tym w jakiej formule. A nie możesz zrobić tak, że tylko MMA i. No i koniec? Nie, nie ma takiej możliwości, bo zarówno jeden i drugi w MMA nie istnieje. Może by jednak y, skusili się, żeby co no, na Dla mnie, słuchaj, dla mnie to jest idealna walka, nie? bo ja lubię y, duże pieniądze i lubię też się dużo nie napracować. I uważam, że w przypadku walki zarówno jednym, jak i y, drugą osobą, to <laughs> dla mnie to by były bardzo łatwe pieniądze. Może się zgodzą, może jednak yy, będą mieli na tyle yy, no. odwagi. Odwagi, tak. No nie, no teraz zarówno jeden i drugi uważa, że ktoś musi ich przekupić dużą kwotą finansową. Tylko, że ja też jestem osobą, która jest długo w tej grze, i ja wiem, jak wygląda, jeśli ktoś mówi o dużych pieniądzach. Żeby to nie były duże pieniądze, które są kwestią zaporową, bo na przykład, jak ktoś powie teraz, że słuchajcie, no ja chcę za walkę z pasternakiem. Sumę. Nie wiem, no, która jest nieosiągalna dla niego, bo to też musi się spinać w federacji. No tak. Dana walka musi być godna takiej garzy. Opłacalna też To no, musi być opłacalna. Jasne. No, no to, to, to też może myślę, być. Myślę, że wankilacja. zarówno jeden i drugi będą mówić o tej walce. A później przyjdzie oferta, jeśli już przyjdzie, zarówno na jednego, albo na tą drugą, to w jakiejś formule, w której uważają, że ja jestem słaby, bo zarówno jedna, ta nasza piękna, nie będę mówił kto, mówiła, że moje walki są nudne, i ta druga osoba też twierdziła, że moje umiejętności są bardzo słabe. To są ich twierdzenia. E no wiesz, może okaże się tak, że jednak zawalczą z Tobą w tym MMA. Nie, nie zawalczą ze mną w MMA. Może jednak. No w porządku, no, może masz jakieś ja, przecieki lub informacje. Nie mam, ale ja bym chciała no. to zobaczyć po prostu. Ale dlaczego, nie lubisz zarówno jednego i drugiego? <laughs> nie, po prostu chciałabym zobaczyć fajne waleczki, no. Ale to nie byłaby fajna walka, to by była egzekucja. Dobrze, ja jestem w stanie ja dobrze wypowiedzieć się na temat moich umiejętności. To nie jest tak, że ja jestem zarozumiały. Nie tylko wiem. po prostu ja, ja znam swoje umiejętności i, i wiem, jak oni walczą. No. No może Zadora nie wiem, jak walczy w MMA, ale, ale to dużo się nie nauczy. I druga sprawa, ja też jestem zawodnikiem, który waży trochę więcej niż oni. No to. A ja lubię oglądać egzekucje. Aha, no to w porządku, no to moglibyśmy zrobić tak, że ja bym zawalczył najpierw z jednym, później z drugim. To może by to miało jakiś sens. Może, by było może oni się w końcu pogodzą, bo to jako przyjaciele ostatnio jeden, wróg. Nawet, jeden tak. nawet ostatnio widziałem, jak Alan podczas wywiadu płakał o tą wielką przyjaźń. No tak, u Huberta. Tak, tak. Płakał o tą wielką przyjaźń, bo teraz musi walczyć z przyjacielem. Nie musi, ale. Chce. No nie, no to powinni. Ja uważam, że z tego powinien powstać jakiś serial. Jak oni się godzą w klatce i później jest taka koalicja przeciwko mnie. Ja jestem ten zły. Może być. To by było dobre. no. To by było Mistrzostwo Świata. Tak. I tylko my... zakończenie by było trochę takie nie za bardzo. Zależy Dramatyczne dla kogo? na pewno. Zależy dla kogo, no. no ale tak. No, dla nich by dobrze. było straszne. A powiedziałeś y, o y, Alanie, że y, przyrównałbyś go trochę do Caroline Derpieński. Do kogo? Caroline Derpieński, tej tak, e, celebrytki, tak, która tak, przy, tak. przyleciała tutaj z Miami i tak dalej. Mhm. To czemu tak, takie porównanie? No bo zarówno ta pani, jak i Alan mówią rzeczy, które nie mają potwierdzenia w życiu realnym. No, według mojej osoby, ja bym mhm. też nie chciał ubliżać e, tej Caroline coś tam. Ale uważam, że to jest wszystko mówione tylko po to, żeby wywołać obok swojej osoby jakieś zamieszanie i żeby każdy y, mówił. Mhm. Nieważne jak, nieważne co, żeby tylko każdy mówił. I czym większa głupota, tym lepiej się sprzeda. No, takie są moje odczucia. No, oczywiście ja zawsze mogę się mylić. O popularności porozmawiajmy. To ten wzrost u siebie? Popularność? Wzrost na pewno jest duży, ale czy ja odczuwam? No, kłamcą bym był, jeśli bym powiedział, że tak, że nie. Tak, odczuwam. Ze względu na to, że jak na przykład dziś jestem, to często ktoś podchodzi i mnie prosi o zdjęcie, samo to. Ale czy to wpływa na mnie jakoś tak. E, wzbudza we mnie jakieś duże emocje? Nie. Mhm. Czyli coraz więcej... Chociaż ostatnio jeden z. E, osób ze środowiska, nie będę wymieniał imienia i nazwiska, bo znowu ta osoba by mówiła, że za dużo o nim mówię, mhm. mówił, że zarówno mi, jak i mojemu koledze e, zaczyna odbijać. To Uważam, że jestem ostatnią osobą, mhm. która, o której można powiedzieć, że mi odbiło. A jeśli ktoś mówi o Piotrku, to jest młody i też musi trochę e, w moim odczuciu poznać tego i i uważam, że on też jest odporny na to wszystko. Ja też tak uważam, bo jak nawet ostatnio rozmawiałam z Piotrkiem, to jest osobą raczej pokorną, więc y, nie, nie zauważyłam takich a to symptomów. to jest bardzo y, ciężki temat, żeby w momencie, jak stajesz się osobą w jakimś sensie popularną, żeby... Zachować tą... No, żeby zachować się po prostu jak człowiek, a nie jak celebryta albo gwiazda. No, to prawda, to jest trudne. A um, właśnie jak już. No dobra, to zacząłeś li o Izaku y temat. K y Cloud ma Najman-Lizak. Jak ty to widzisz? Jak to będzie wyglądało, ta walka? No do jednej bramki. Będzie nokaut ze strony Piotrka? No albo go znokautuję, albo go podda i mamy nowego cesarza. Ja w ogóle jestem mega ciekawa, bo to jest taki prawdziwy freak fight, nie? czy znaczy, to jest taki nie do końca freak fight, bo zarówno Piotrek, jak i Marcin, to w jakimś sensie można powiedzieć, że zawodnicy. To tak, natomiast wiesz, warunki. Ze względu waga... tylko na wagę, to jest Freak no, no To jest bardzo dobra walka dla Piotra i fajnie, że w ogóle Federacja tak w niego inwestuje, tak próbuje wypromować, bo ta walka bardzo go wypromuje. To prawda, tego mu też życzymy. Zobaczymy, jak będzie przebiegać ta walka. No, Piotrek mówił, że ma zamiar znokautować Marcina jak najszybciej. Ja, znaczy, myślałam, ja myślałam, że będzie raczej chciał go na początek no. zmęczyć, a później. Ewentualnie ja myślę, że na ten... tam jest ustawiony już plan na każdą ewentualność mm -hmm. ze względu na to, że w narożniku będzie jego trener Mirek i on już jest przygotowany na wszystko. I Marcin ma doskonale tego świadomość, bo to nie jest osoba, która nie potrafi myśleć i uważam, że Marcin Najman jest bardzo inteligentnym gościem i on ma świadomość tego, że dużym atutem i dużym plusem jest to, że trenerem właśnie Piotrka jest yy, trener Mirek. Na pewno. A powiedz mi, co z Labrygą ostatnio się wydarzyło? W sensie? Ty widziałeś w ogóle to nagranie, które on na temat Akademii... Że będzie nas wszystkich wyjaśniał po kolei? Tak. Mogę, no, mogę puścić to znaczy nagranie. To nie ma co puszczać, bo e, on ma wszystkich nas po kolei wyjaśniać, ale e, w momencie, kiedy jest dostępny Minda, to mówi, że on ma, jest za mało zasięgowym gościem i w ogóle ja nie rozumiem tego, bo... Widzisz, tu się spotykamy z kolejny raz z tym, co mówiłem na początku, że jeśli mielibyśmy mówić, że komuś odbiło i stał się popularny i, i ktoś mi zarzuca takie rzeczy, to uważam, że jestem ostatnim gościem. Bo kiedyś byłem, podam taki szybki przykład. Kiedyś byłem na Wotorę i ja tam nie byłem jako zawodnik, tylko mm -hmm. prowadziliśmy konferencję, zarówno ja i Piotrek. Mm -hmm. I w momencie, kiedy byłem podwójnym mistrzem Wotorę, to Mało kto się rwał do walki ze mną. A jak już byłem w Federacji Frikowej, to na konferencji rzucało mi wyzwanie czterech albo pięciu zawodników, którzy dopiero wchodzili do tej federacji, i ja osobiście nie miałem z tym problemu. Nawet powiem szczerze, że cieszył mnie sam ten fakt, ze względu na to, że jeśli by coś doszło do skutku, to miałbym możliwość walczyć i to miałbym możliwość walczyć z kilkoma zawodnikami nawet. A tu jest inna strona, że gość po prostu mówi, że chce wyzwań, chce wszystkich nas wyjaśniać, a w momencie, kiedy Minda jest chętny, to mówi, że nie, bo on ma małe zasięgi. Ja z nim nie zawalczę, ze względu na to, że ja jestem w Federacji Fame, on jest w Federacji Cloud, on jest ode mnie... To co mówiłem na początku, że problemem może być waga i on jest dużo ode mnie cięższy. Ale nie skomentowałeś mimo wszystko, myślałam, że podejdziesz do tego bardziej tak na no. ostro, bo on mega mocno się tam odpalił na tym nagraniu. No ale co działo. takiego, powtórz mi jego słowa ja je mega ostre. Tarzać, mega bo... ostre, chciałbym usłyszeć mega ostre słowa. Dobra, to ja ci puszczę to. No puść mi to. Minda pinda. Słuchaj, la bryga nie dyga, to no. po pierwsze. Po drugie, nie mieszając w to munduru, że Miałem cię za normalną postać sportową, ale jesteś jest zwykłym farmazonem, który był nie na tym jest jeszcze farmazonie. sportowcem. Według mnie jeszcze nie stoczył żadnej walki eee, po trzecie, typowo sportowej takiej mocy. Nie porównuj przyrodzenia do jedzenia. No to już wierszyki układamy. Bo sam te kiełbaski wpierdalasz. No to już mnie nie interesuje, rzeczy. kto co je. Także sam się wiewałeś na mnie, pacynko. No. Słuchaj, przyjdzie czas i miejsce, to. Cały wasz ten Wilanów rozpierdolę. No ja jestem. W Będziecie strach. podchodzić po kolei, się będziemy napierdalać. No to mi da chce podejść jako pierwszy. Słuchajcie tam lepiej nie tej nie swojej, kurwa żadnej, szefowej, opińskiej. Takiej, że chodź będziemy się bić. Która ci tam trenuje i zawijajcie wroty. Ja za z wami. No i pojechamy. No to były ostre słowa jednak. No ale to. Słuchaj, no to, to że. Ktoś będzie y, teraz przeklinał i tak dalej no to nie, nie znaczy że ja muszę się zachowywać tak samo. No, nie, no wiadomo, wytłumaczyłem nie. ci to jest gość który stoczył dla Wotore dwie walki no. z tym samą jedną i z tą samą osobą. Później stoczył walkę z gościem który dużo nie trenował. No nie wiem. No, nie znam. No. Nie jest to jakiś zawodnik. Później wziął sobie gościa który jest dużo lżejszy i teraz mówi że nas wszystkich może on no może, może popiera takie głupoty, ale gdzie indziej, nie? To, to, jest właśnie, to są jego te zasady uliczne, bo on kiedyś mówił, że on się kieruje zasadami ulicznymi. Jeśli chcesz się kierować zasadami ulicznymi, to idź na ulicę, a nie do free freakfajtów. Ludzie nie chcą tak oglądać we freakfajtach jakichś zasad ulicznych. To nie, to nie jest Sycylia, ani jakiś ten, jakaś mafia. O czym to Ja nie chcę mi się nawet rozwijać tego tematu, bo to jest tak głupie, że, <noise> że dla mnie to jest aż chore, nie? Rozumiem. E, słuchaj, e, no. Michał, no to właśnie jak mówisz o Sycylii, bo tutaj pytania od widzów miałam. Tak. E, pytanie było takie. Czy ty byś widział siebie jako e, w roli gangstera w jakimś filmie? No znaczy, ja w ogóle? Nie wiem, czy ja bym się odnalazł w jakimkolwiek firmie, a czy w roli gangstera. No, jeśli miałbym taką rolę, to pewnie musiałbym się w nią wcielić. Ale to aktorstwo to jest bardzo ciężki temat. Ale może... Czy z... Może w przyszłości pytań. zagram gangstera. O. Ale czy... na razie jestem bananem i lamusem. YouTuberem. Zami... Ale powiem ci, że bardzo się z tego powodu cieszę, że jestem... YouTuberem? E... Że... nie, że jestem bananowcem. Mhm. I nie muszę się zachowywać jak inni i kierować się zasadami ulicy, bo, bo to jest dla mnie chore. To jest dla mnie nienormalne. Czy zabijać kogoś wzrokiem kiedyś? Pytanie od widza. M Mocne pytanie. <grym> no, Mocne. No. <grym> Chyba nie da się. No nie. wiem. mamora kiedyś zabiłem kogoś. <grym> <grym> Dobra. Tutaj są jakieś pytania, które już tutaj powtarzaliśmy. O jakie masz rady dla młodych sportowców? Żeby się nie poddawali i żeby robili to po prostu, co lubią robić, i żeby nastawili się na, tym, na to, że to będzie bardzo ciężka droga. Na, najpierw płatki czy mleko? Najpierw płatki czy mleko? Nie wiem, płatek z mlekiem. Chciałbyś... No to jest w ogóle takie pytanie, Dziwne. powiem Ci, <laughs> no ktoś pytają. wymyślił jakiś taki ten i, i to wiesz, już któryś raz mi się tak? tu przewija to pytanie. Tak. To ludzie nie wiedzą nadal po prostu, chyba dlatego pytają. Nie, no nie, nie to, że nie wiedzą, ale próbują być chyba mega mądralami. Nie? Możliwe. Hmm. Czy chciałbyś zawalczyć w rzymskiej klatce? Mogę zawalczyć w każdej klatce, dobra. jestem sportowcem i jeśli Federacja będzie miała takie wymagania, to ja mogę walczyć, nawet na trachu wieżowca. E, Arek Szopek. Nie mam pytań, ale dobra morda z niego. Pozdrawiam. Arek Sopek. Sopek? Szopek. Hmm. E, kiedyś nagrał z Sararą, jak pokazywał techniki. Strajkerskie, czy by nie chciał nagrać serii tego typu? Nie, bo my mamy kontent, który opiera się głównie na filmach, które są e, humorystyczne, a na razie próbujemy cały czas ciągnąć ten projekt. Nawet kiedyś e, ktoś pisał do mnie z tematem, który by wywołał wielką aferę i był bardzo popularny w mediach. I to sam, tą samą odpowiedź dostał, że nie mieszamy się w takie sprawy, i nasz cały content nie opiera się na tym, żeby robić wyświetlenia na każdej płaszczyźnie, tylko po prostu mamy jakiś taki swój styl. Ale oczywiście, jeśli by ktoś zadecydował, że fajnie pokazujemy jakieś techniki, to pewnie byśmy to zrobili. No, to zależy od tego, co by nam rozpisał eBay i co by nam kazał zrobić, bo my jesteśmy jego produktem. Czy zaprosilibyście w takim razie na wywiad do EBB Cejrowskiego? Oczywiście, że tak. Uważam, że to jest bardzo interesująca postać. Samo to, że jest to osoba, która może ci powiedzieć na temat różnych kultur, mhm. i, i w ogóle Cejrowski jest, może jakieś tam poglądy ma swoje, ale ja uważam, że to jest gość, który, z którym warto porozmawiać. To jeszcze pytanko od widza Mateusz Korzuś, ulubiony zawodnik z UFC. Bez podziału na kategorię wagowe. Musi być z UFC. U. Tak. U. Nie, no ciężko jest mi odpowiedzieć, bo chyba nie mam jakiegoś ulubionego zawodnika z UFC. Ja w ogóle mało oglądam Gala, tym bardziej UFC, ze względu na to, że zazwyczaj jest o godzinach, o których ja już dawno śpię. To już na koniec ode mnie. Jak zdrówko? Bardzo dobrze, coraz lepiej. No, można powiedzieć, że e, jestem bardzo zadowolony z przebiegu rehabilitacji. Mój rehabilitant dobrze się sprawdza. Mateusz Mazur, którego serdecznie pozdrawiam. I wszystko przebiega naprawdę dobrze, i troszeczkę mu się też strofować, i to bardziej on decyduje o tym, na ile mogę sobie pozwolić, bo ja już bym chyba sobie zaczął pozwalać za dużo. Czyli wszystko dobrze. Ważne, żeby zdrowie było, ja ci tego życzę. Przede wszystkim zdrowia, bo sam mówiłeś, że tego ci życzyć trzeba, bo zdrowie to jest dla ciebie też szczęście. Więc tego ci życzę. To Na jest najważniejsze. Dziękuję Ci za rozmowę i czas dla Twoich sponsorów. Ja również dziękuję i korzystając z okazji, to chciałbym podziękować bardzo sponsorom. Przede wszystkim firma TomTrans, Tomasz Smołuch restauracja Antresola, środowisko miejskie, WidziszWszystko.pl, widzisz wszystko.pl, Sirent i Five and Fun RP, RSI Energy Development. Dziękuję. I oczywiście bardzo. dziękuję wszystkim, którzy to obejrzą, skomentują i będą mieli z tego pociechę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję.